Brawo, brawo, brawo. Dawid Kubacki, zwycięzcą 68. turnieju czterech skoczni. Dla takich chwil oglądamy skoki, dla takich chwil wierzymy w zawodników, którzy nie są w gronie faworytów, którzy może nie mają największego talentu do tego sportu, ale mają coś znacznie ważniejszego, mają charakter, mają ambicje, mają wielką pokorę i to wszystko przyniosło wielki sukces. Dawid Kubacki musiał bardzo długo czekać na pierwsze indywidualne sukcesy. Po Mistrzostwie Świata w zeszłym roku w dosyć kuriozalnym konkursie, teraz w bardzo, bardzo sprawiedliwych warunkach wygrywa turniej czterech skoczni i zapisuje piękną kartę w historii. A ja nie chcę, żeby to podsumowanie było taką typową laudacją, więc może zacznę od anegdoty, która wiąże mnie i Dawida, a wydarzyła się ta historia dokładnie 365 dni w Bischofshofen. Jak pamiętacie, Dawid skakał świetnie w tym konkursie. Uplasował się zaraz za Roju Kobayashim, uzyskał rekord skoczni. Natomiast zabrakło mu niewiele, żeby stanąć na podium w klasyfikacji całego turnieju. I ja nie byłem na konferencji prasowej po zawodach, bo uznałem, że i tak nie przebiję się przez setkę dziennikarzy i udałem się już do takiego budynku. Na co dzień jest to szkoła, do której uczęszczał kiedyś Stefan Kraft, natomiast tam pełniła taką rolę budynku technicznego. Poszedłem tam po prostu, żeby, no, za potrzebą. Ale okazuje się, że nie tylko ja pojawiłem się tam w tym celu, a organizatorzy przywieźli tam również najlepszą trójkę. No więc, kiedy wszyscy dziennikarze próbowali się przebić z jednym pytaniem, okazało się, że ja mam Dawida na wyłączność. Stałem tam przygotowany ze sprzętem i kiedy Dawid już oddał próbkę na badanie dopingu, zaczepiłem go, taki bardzo podekscytowany, że będę miał taki ekskluzywny wywiad i mówię: Dawid, można kilka słów? Wydawało mi się, że będzie w świetnym humorze, że będzie chciał się podzielić swoimi doświadczeniami po tym znakomitym konkursie. On natomiast widziałem, że już był bardzo negatywny, był zły, taki naburmuszony i tylko tak od niechcenia powiedział: no dobra, 2 minuty. Więc ja tam już szybko przygotowałem sprzęt, chcę zadawać pierwsze pytania, a Dawid tylko tak dopytuje: no a z czego jesteś? Mówię: no z kanału na YouTubie. I Dawid jeszcze mnie całkowicie już zbił z tropu i mówi: no to minuta. No uznałem, że minuta to w ogóle nie jest jakaś forma rozmowy, forma dialogu, więc pomyślałem sobie: a zadam 3-4 pytania i tam zrobię dłuższy wywiad. Natomiast już po pierwszym pytaniu widziałem, że ten wywiad będzie dosyć krótki. Dawid był bardzo zły. Wtedy ja też byłem zły, bo uważałem, że no przyjechałem specjalnie tam setki kilometrów z Polski, żeby zrobić ciekawe materiały, a on tak no powiedzmy po prostu olał mnie. Natomiast teraz widzę, jaki on ma wielki charakter, wielką ambicję. Wtedy drugie miejsce w konkursie i czwarte w turnieju czterech skoczni. Uważałem, że to jest jego wielki sukces i będzie się cieszył. On natomiast był zły. I to mi pokazało, jaki ten chłopak ma cele, jakie ma ambicje, że to jest taki prawdziwy sportowiec z krwi i kości. Czyli kiedy zajmuje drugie miejsce, to wtedy czuje się pierwszym przegranym. To nie jest minimalista, który jest zadowolony z dobrego skoku. On dąży do perfekcji i dzisiaj tą perfekcję osiągnął. Myślę, że przez lata spotykał się z takimi opiniami, że to jest solidne uzupełnienie drużyny, zawodnik przyzwoity, stabilny, natomiast bez wielkich możliwości do wygrywania. On spokojnie, po cichu przebijał te kolejne mury. W zeszłym roku wygrał pierwszy konkurs Pucharu Świata, bo było to w Predazzo. Później został mistrzem świata, a dzisiaj kolejna wielka statuetka, statuetka Złotego Orła i znajduje się w doborowym towarzystwie. Można powiedzieć, że ten turniej powoli się zdaje polskim turniejem. 3 lata temu Kamil Stoch, 2 lata temu Kamil Stoch, rok temu bez Polaka, ale teraz Dawid kolejnym polskim zwycięzcą. Jeszcze raz wielkie gratulacje, bo kiedy wszyscy zastanawialiśmy się, czy Dawid utrzyma te prowadzenie, czy ta przewaga będzie wystarczająca, on nie bawił się w jakąś tam głupią matematykę, głupie przeliczanie. On jest sportowcem i zna się na skakaniu i dlatego po prostu poszedł i skoczył. A że skoczył najdalej ze wszystkich, no cóż, w takiej jest formie i wielkie brawa i wielkie ukłony dla niego.
Drugie miejsce, dosyć niespodziewanie, Marius Lindvik, to na pewno kolejny wielki wygrany tego turnieju. Norwek skakał znakomicie, 2 zwycięstwa, 3 razy na podium. Kolejna wielka gwiazda światowych skoków rodzi się na naszych oczach. Zobaczymy, jak on będzie się rozwijał, jak będzie dojrzewał, jak sobie poradzi z tym sukcesem. Brawa, że wprowadził dużo kolorytu do tej rywalizacji i pokazał, jaki jest nieobliczalny. Trzecie miejsce należy do Karla Geigera i myślę, że on jednak czuje pewien niedosyt, bo po tych pierwszych konkursach wydawało się, że może zgarnąć pełną pulę, natomiast ostatnie dwoje zawodów niestety już musiał oddać pole Dawidowi Kubackiemu, Mariusowi Lindvikowi. Geiger to świetny zawodnik, ale w moim przekonaniu brakuje mu takiego genu zwycięzcy. Takiego postawienia wszystkiego na jedną kartę. Takie coś jak ma chociażby Markus Eisenbichler, który może być 30, ale może również być pierwszy. Karl jest bardzo stabilny, bardzo dobry, nawet znakomity, ale wydaje mi się, że nie ma tego czegoś. Poza podium, bez medalu, Ryo Kobayashi. To jest jedno z największych zaskoczeń. Ale jak spojrzymy tak uczciwie, to przed turniejem, gdyby ktoś miał wskazać najlepszą trójkę, to większość, zdecydowana większość fachowców wskazywała właśnie Japończyka, Stefana Krafta i Kamila Stocha. A teraz uczciwie trzeba przyznać, że żadnego z nich nie ma nawet na podium. To pokazuje, jakim niezwykle nieprzewidywalnym sportem są skoki. No dlatego je kochamy, dlatego też je pewnie czasami nienawidzimy. Dzisiaj pewnie bardziej je kochamy, bo wygrał Dawid Kubacki, wygrał, jeszcze raz to powtórzę, w bardzo sprawiedliwych okolicznościach. Po prostu był najlepszy i wygrał zdecydowanie. Myślę, że nie ma tu już co dłużej się roztrząsać na tym. Dzisiaj się cieszymy, dzisiaj się uśmiechamy, ale sezon nadal trwa i jeszcze wiele konkursów, wiele możliwości zwycięstw i wiele sukcesów, miejmy nadzieję, przed naszymi reprezentantami. Byłbym zapomniał o rozwiązaniu mojego konkursu. Mieliście poprawnie wskazać zwycięzcę zawodów Bischofshofen i o ile się nie mylę, 2 osoby poprawnie wytypowały, że to Dawid będzie najlepszy i do Was powędrują takie koszulki. Gratulacje! Ja w komentarzach zarówno pod tym filmikiem, jak i pod filmikiem o zawodach w Innsbrucku zostawię namiary na siebie. Proszę, wyślijcie Wasze adresy pocztowe, żebym mógł przygotować paczki i wysłać do Was nagrody. Gratulacje i zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez kanał Styl V. Pozdrawiam.